Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy Państwa w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo ważny program, ważny temat, bo mówimy o tym, że można powiedzieć ważniejszy centymetr handlu jak kilka metrów produkcji. Aby rozwiązać wiele problemów polskich rolników, gospodarstw rolnych, tych ekonomicznych, jest jedna prosta, można powiedzieć, metoda. Trzeba współpracować, trzeba współdziałać, więc będziemy dzisiaj mówili o tej współdzielczości, o grupach producentów po to, aby w jakiś sposób móc zareagować na globalne trendy. Wiele w tej materii już mówiono, wiele omawiano, ale dzisiaj będzie od troszeczkę innej strony i o tym z naszymi gośćmi. Witam w studio pan Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Serdecznie witam, serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Oraz pan Michał Pajchel, prawnik do spraw rolnych w kancelarii EUNP. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Naszych widzów zapraszamy do współtworzenia naszej audycji. Program jest na żywo, numery telefonów będą wyświetlone na państwach ekranach. Ja również je później podam. Panie prezesie, spółdzielczość, bardzo ważna sprawa. No, organizacje producentów są w pewien sposób wypychane, można powiedzieć niszczone. Czy jest to celowe, czy nie, o tym w naszym dzisiejszym programie. No, jest taki ogólny trend do tego, że ci, którzy współdziałają w tym, odbierają to wszystko jako zniechęcenie, zniechęcanie do tego, aby się organizować. Może tak, panie prezesie, powiedzmy najpierw, co mamy na myśli, jeśli mówimy o grupach, o spółdzielniach, jaką ideę chcemy przedstawić? Więc, panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że żeby w jakiś sposób odnieść się do tego, co mamy obecnie, trzeba troszeczkę chociaż sięgnąć wstecz. Otóż, kiedy zaczynały się przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze, próbowano często skutecznie przedstawić spółdzielczość jako wymysł poprzedniego ustroju. Tymczasem no, trzeba pamiętać, że spółdzielczość, współpraca w Polsce ma długą historię i tutaj odwołujemy się do roku 1916, do Hrubieszowskiego Towarzystwa Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściu. 1816 roku, tak? Czyli można powiedzieć, że ta spółdzielczość na polskich terenach, ta idea ma już ponad 200 lat. Musimy pamiętać, że bardzo intensywny rozwój spółdzielczości następował w okresie międzywojennym, a zaczął się około połowy XIX wieku. Więc nie jest to wymysł poprzedniego ustroju. Natomiast w momencie, kiedy te przemiany zaczęły następować, to proszę zwrócić uwagę na fakt, że zaraz po tych głównych ustawach, które kształtowały nowy ustrój gospodarczy, które były przyjęte w końcu grudnia 1989 roku, 20 stycznia roku 90 przyjęto ustawę, na mocy której likwidowano związki gospodarcze spółdzielni. A musimy powiedzieć, że spółdzielczość w sensie gospodarczym stanowiła około 60-70% udziału w rynku. To było około 75% udziału w handlu detalicznym. Jeśli chodzi o spółdzielczość ogrodniczą, ona podobnie stanowiła 60-70% udziału w rynku produktów i około 21%, jeśli chodzi o przetwórstwo. Pozbawienie spółdzielczości związków gospodarczych, postawienie tych związków w stan likwidacji, no, oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko pozbawienie spółdzielni podstawowych tego, co było dla nich najważniejsze, czyli hurtu,
doradztwa, wspólnej księgowości i szeregu innych potrzebnych do działania atrybutów. A panie prezesie, a można było wtedy zostawić to? Nie wpisywać tego, że ulegają rozwiązaniu, tylko po prostu no, niech sobie radzą, tak jak potrafią dać inne instrumenty? W moim najgłębszym przekonaniu tak. Te spółdzielnie zaczęłyby działać w gospodarce rynkowej i po prostu no, te, które mogłyby się obronić, na pewno by się obroniły. Czyli mówiąc tak inaczej, ustawa o tym rozporządzenie o rozwiązaniu jest tak naprawdę nakazem rozwiązania w tym wypadku. No jest, tak? jest ustawowym nakazem rozwiązania się. Poza tym poszły inne działania, które doprowadziły w konsekwencji do tego, że często na mocy tych rozwiązań, czyli można powiedzieć, że było to w pełni działanie zgodnie z prawem, no dokonano, że tak powiem kolokwialnie, rozbiórki majątku spółdzielni. Podnoszono udziały, wartość udziału, co prowadziło do tego, że kto nie, zgodnie z prawem spółdzielczym, kto nie uzupełnił udziału, przestała być członkiem spółdzielni. Na przykład ze spółdzielni, która miała 3000 członków, no zostawało kilkadziesiąt, czy nawet w skrajnych przypadkach kilkanaście. Czyli prościej, podnoszono wartość, to znaczy co musiał członek taki spółdzielni zrobić, prawda? Członek, zgodnie z prawem spółdzielczym, członek musi mieć wniesiony co najmniej jeden pełny udział. To jest do dzisiaj w prawie spółdzielczym, czyli jeżeli na przykład wartość udziału wynosiła 300 zł i podniesiono do 1000, to należy w określonym czasie dopłacić po prostu tę różnicę i po to, żeby mieć opłacony nadal ten udział. Nadal ten cały udział. Natomiast jeżeli członek nie dokona tego, no to z mocy prawa przestaje być członkiem, no bo nie ma wniesionego pełnego udziału. A czy to podniesienie było tak wysokie, że członków na to nie było stać? Członków było stać, natomiast problemem głównym było to, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały, członek no, nie uczestniczył jako członek w walnym zgromadzeniu, ponieważ walne zgromadzenia w tak licznych spółdzielniach były zastępowane zebraniami przedstawicieli i zebranie przedstawicieli podejmowało uchwałę o podniesieniu udziałów, a członek miał być poinformowany w sposób zwyczajowo przyjęty. Więc bardzo często była to jakaś kartka gdzieś w wiejskim sklepie GS-owskim czy w innym miejscu, prawda, powieszona, na co często nie zwracano uwagi. Zresztą nawet ci, którzy to dotyczyło, nie zostali w sposób skuteczny poinformowani, tylko właśnie ten wytrych prawny, w sposób zwyczajowo przyjęty. Tak, zwyczajowo przyjęty, dokładnie. I to prowadziło do rozkładu, jeśli chodzi o liczbę członków. Jednocześnie, no tak jak powiedziałem, ta narracja, że jest to wymysł poprzedniego ustroju, że to jest coś niewłaściwego, w połączeniu z tym, że bardzo intensywnie rozwijała się przedsiębiorczość, ta drobna przedsiębiorczość, która zaczęła przejmować i handel produktami rolnymi i zaopatrzeniem, powodował, że no, wielu rolników rzeczywiście traktowało te spółdzielnie jako coś na dany moment niepotrzebnego. Tutaj pewnym wyjątkiem jest spółdzielczość mleczarska, bo ona zajmowała się przetwórstwem, zresztą tak jak i do dzisiaj się zajmuje. No i dzięki temu, że rolnik nie był w stanie, jak to ja mówię często, sprzedać mleka pod oknami bloków na miejskich osiedlach, to mleko musiał dostarczać do spółdzielni. Spółdzielnia miała co przetwarzać, mogła na tym rynku uczestniczyć. Przyszła później w kolejnych latach pomoc dla tej spółdzielczości, no i dzisiaj około 70% udziału w rynku w dalszym ciągu ta spółdzielczość mleczarska ma, czego nie możemy powiedzieć o innych. I dopiero po jakimś czasie, w 1998 roku, rozpoczęły się prace nad ustawą o grupach producentów rolnych, no właśnie po to, żeby ponownie doprowadzić do zorganizowania się producentów. Rok 2004, nasze członkostwo w Unii, czyli już wchodzimy w system pomocy zarówno dla sektora owoców, warzyw, bo tutaj ta pomoc jest inna, ona wynika z unijnych uregulowań dotyczących organizacji rynku owoców, warzyw, no i
pomoc dla grup rolnych, która jest finansowana z kolejnych programów rozwoju obszarów wiejskich, a pomoc dla sektora owocowo-warzywnego jest finansowana z tak zwanego pierwszego filaru, czyli z tego samego, z którego na przykład finansowane są dopłaty bezpośrednie. I wydaje się, że powinno wszystko bardzo intensywnie się rozwijać, skutecznie, że powinniśmy podnosić swoje zorganizowanie. I co się okazuje? No, okazuje się, że grupy rolne, oczywiście boom był, tych grup powstawało bardzo dużo, ale zaczęła się akcja w 2008 roku ze strony ministerstwa, że ta pomoc nie może być przeznaczona na inwestycje. Może być przeznaczona na działalność administracyjną, no i na inne ewentualnie cele. A w związku z tym, no, można zadać pytanie, no, dlaczego nie pozwolono, żeby grupy przeznaczały pieniądze na inwestycje, na coś trwałego, co jednoczy członków, no bo najłatwiej zjednoczyć się wokół czegoś, wspólnego majątku w tym przypadku. Następnie zaczęto mówić, że organizowanie się jest działaniem w PROW-ie, czyli coś, co się zaczyna, kończy, prawda, 5 lat pomocy wzięliśmy, rozwiążmy się, no bo działanie się skończyło. Nie było tej narracji, albo była ona, no, w sposób mało czytelny prowadzona, że organizowanie się to jest tworzenie podstawowego elementu struktury zorganizowanego rynku, tak jak to ma miejsce, prawda, w krajach Europy Zachodniej, cały czas miało. Jeśli chodzi o sektor owoców, warzyw, to tutaj, no, mieliśmy też taką sytuację, że tych grup wstępnie uznanych, czyli tych, które się tworzyły i musiały odpowiednio inwestować, żeby spełnić unijne wymogi uznania, te właśnie określone we wspomnianych przeze mnie przepisach dotyczących wspólnej organizacji rynku, żeby móc stać się uznanymi organizacjami i korzystać dalej z pomocy, bo to jest rynek, gdzie ta pomoc cały czas jest wypłacana uznanym organizacjom realizującym programy operacyjne. Tutaj wszystko było dobrze, dopóki to zorganizowanie nie zaczęło się zbliżać do 30%. O, a dlaczego akurat ta magiczna? No, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że dlatego, że zaczęto podejrzewać, że możemy, zorganizowawszy się, być konkurencyjni. No, ta zasada... W niezorganizowanej społeczności, jeśli się ma 30%, tak, to się kontroluje resztę. No, generalnie mówi się w marketingu, masz 30% udziału w rynku, możesz kontrolować ten rynek, wpływać na niego. I w tym momencie właśnie zaczęły się problemy, zaczęły się jakieś, no, dziwne rzeczy dziać, które trwają do dzisiaj. Wydaje się, że, no, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło na przestrzeni lat, zarówno w sektorze ogrodniczym, jak i innym, no, można odnieść wrażenie, że komuś bardzo zależy na tym, żeby polscy producenci byli niezorganizowani. Zresztą muszę powiedzieć, że, no, z racji tej, że wiele lat zajmowałem się doradztwem dla organizujących się producentów, zarówno w sektorze ogrodniczym, jak i generalnie rolnym, grupy producentów rolnych, to szczególnie właśnie jeśli chodzi o grupy producentów rolnych, bardzo często spotkaliśmy się z tym i, o ile wiem, spotykamy się do dzisiaj, że odbiorcy próbowali nie dopuścić do powstawania tych grup, albo próbują te grupy dzisiaj rozbić, jeżeli one funkcjonują, w taki, no, dosyć prosty sposób, mianowicie nawiązując kontakt z tymi większymi producentami, członkami grup, czy tymi, którzy chcieli się organizować, no, proponując im, powiedzmy, kilka groszy więcej za ich produkty, o ile tylko w tej grupie się nie znajdą albo z niej wystąpią. Czyli, no, można powiedzieć, że dla odbiorców zorganizowany producent polski nie jest oczekiwanym partnerem. Przepraszam, przejdę do rozmowy z panem mecenasem. Tak. Panie mecenasie, rolnicy, udziałowcy rozumieją potrzebę, rozumieli potrzebę organizacji,
administracja państwowa rozumiała to, czynniki polityczne do tego też zmierzały, pieniądze na to były i co? I tak nagle, że tak powiem, całe państwo stoi za tą ideą, a idea, że tak powiem, się nie rozwinęła. Co takiego nastąpiło? Co takiego się wydarzyło? Panie redaktorze, no każdy rozumiał tą ideę, biorąc pod uwagę chociażby same liczby. W zakresie grup owocowo-warzywnych szacuje się, że około 5 tysięcy członków w nich się zrzeszyło, to jest 5 tysięcy gospodarstw. Musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Grupy producentów, pomimo tego, ja to nazwę wprost, hejtu, jaki dzisiaj ze strony administracji polskiej, ze strony też również producentów niezrzeszonych na te podmioty się wylewa. Zaraz dowiemy się, dlaczego ten hejt jest. Dokładnie i skąd tak się to bierze. To należy podkreślić, że to są przecież żywi sadownicy. To są żywe gospodarstwa, które produkują i sprzedają za pośrednictwem tych grup. To nie są tylko i wyłącznie prezesi tych grup, którzy, tak jak się to mówi, mają za zadanie najwięcej zarobić dla siebie, ale przede wszystkim te grupy nastawione są na rozwój gospodarstw. Co się takiego wydarzyło? Wydarzyło się to, że Komisja Europejska rozpoczęła szereg audytów, jeżeli chodzi o ten system pomocowy. Wspomniał już o tym pan prezes, że ta organizacja rynku dobijała do 30%. Rzeczywiście tak było, bo jak zauważymy, to około 300, nawet więcej niż 300 grup powstało do roku 2017. Czyli ja mówię teraz o sektorze owocowo-warzywnym, bo tam jakby ten boom był największy. No, jeżeli chodzi o grupy producentów rolnych, tam powstawało mniej podmiotów. Powstało około powyżej 300 grup. 30% rynku daje nadzieję na to, że my możemy stabilizować ten rynek, biorąc pod uwagę chociażby cały czas rosnącą naszą produkcję w takich gałęziach jak jabłko, czy też produkcja owoców, przede wszystkim produkcja owocowa. Te grupy warzywne również cały czas ta produkcja rośnie, ale jakby nie w takim zakresie. Nie produkujemy aż takiej ilości warzyw, jak produkujemy jabłka. Szereg tych audytów tak naprawdę wykazał nieprawidłowości według Komisji Europejskiej. Akurat jakby znamiennym jest to, że pan prezes pewnie mnie poprawi co do cezury czasowej. Znamiennym jest to, że to jest około roku 2013, rok 2014, nawet już koniec 2012 roku, rozpoczęły się kontrole i audyty tego systemu pomocowego w samej agencji. Zostało wydanych szereg dokumentów, czyli kontroli poaudytowych, które stwierdzały, że jest tam szereg nieprawidłowości, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. Natomiast musimy zauważyć na jedną rzecz, że Komisja Europejska przede wszystkim zarzucała państwu polskiemu, czyli agencji oraz przede wszystkim Agencji Restrukturyzacji oraz Ministerstwu Rolnictwa, że są wprowadzone niewłaściwe kontrole oraz środki administracyjne, które mają trzymać ryzę nad wydatkowaniem tych środków. Po czym okazuje się, że Ministerstwo Rolnictwa zamiast w tym zakresie bronić samych grup producentów, którzy wzięli olbrzymie środki, to rozpoczęło, ja bym to nazwał nawet jakby swoistą wojną z tymi podmiotami, polegającą na tym, że będziemy realizować te zalecenia pokontrolne w ramach tych audytów do samego końca. Czyli tak naprawdę Polska po tych audytach miała zwrócić jakąś część tych pieniędzy wydatkowanych. Założono sobie, że te pieniądze przede wszystkim zwrócą grupy. Aha, czyli dlatego, żeby poszukać winnego i go oskarżyć. Chodzi tak o pieniądze, czyli znaleźliśmy winnego, przerzuciliśmy odpowiedzialność, czyli machina urzędnicza po prostu, tak jak to się bardzo często dzieje, przerzuciła odpowiedzialność na podmioty, które te pieniądze wzięły. Zaczęło się szereg zarzutów, które zostały skierowane o zawyżanie cen, szereg zarzutów dotyczących tak naprawdę zmarnowania tych środków, szereg zarzutów, że został
zostały wybudowane za duże budynki, no, czyli również szereg zarzutów dość absurdalnych. Czyli panie mecenasie, na tamten czas tak naprawdę agencja łącznie z czynnikiem politycznym, czyli ministerstwo i cały rząd powinien tak naprawdę wejść wtedy w spór z komisją i z tymi kontrolującymi. Bronić polskich podmiotów, ewentualnie to... powiedzieć dobrze, to my zrobiliśmy źle, państwo polskie zwróci, a wy rolnicy, grupy producenckie, bądźcie spokojni. No tutaj, no to my zawiniliśmy, ale w jaki sposób zawiniono? Bo pozwolono na coś, tak? Znaczy pozwolono, po prostu były zbyt ogólne przepisy. I to jest podstawowy zarzut, jaki się pojawił po stronie rozporządzeń polskich, czyli rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanych bezpośrednio przez ministra. Zarzucono, że nie sprawdzano wydatkowania tych środków. Zarzucono, że nie badano, czy te środki w takiej wysokości powinny być wydatkowane. Zarzucano, że zbyt duże środki wzięły niektóre grupy, które są niedostosowane jakby do ich potrzeb. No dobrze, ale ja rozumiem tak, no, zbyt dużo wziąłem. No ale przecież mi dali. Ja złożyłem wniosek i mi państwo dało. No to co ja jestem tutaj winny tego? Podstawowa kwestia, która powoduje, że ta odpowiedzialność nie jest po stronie tych podmiotów. Dlaczego? Bo żeby wziąć te pieniądze, to w pierwszej kolejności należało złożyć tak zwany plan dochodzenia do uznania. Zatwierdzony, gdzie przecież pokazywano wartość tych inwestycji. W planie tym jest cały plan finansowy, z czego to będzie finansowane i w jakiej wysokości te inwestycje zostaną zakupione. To wszystko zostało przez dwa podmioty zatwierdzone, czyli przez Agencję Restrukturyzacji i przez Urząd Marszałkowski województwa, w którym grupa ma swoją siedzibę. Następnie składano wnioski, przeprowadzano kontrolę tych wniosków, powoływano również biegłych, badano kosztorysy, badano operaty szacunkowe, które składała grupa, jeżeli kupowała jakieś nieruchomości. Te pieniądze wypłacano. I nikt nie zarzucał tutaj jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. Dopiero po tych audytach unijnych, kiedy okazało się, że Polska według Komisji Europejskiej powinna zwrócić te pieniądze, z czym ja nie do końca jestem przekonany, że powinniśmy te pieniądze zwracać, dopiero wtedy jakby zaczęto działania, które mają na celu zrzucić odpowiedzialność z polskiej, ja nazwę to machiny urzędniczej, czyli po prostu z administracji agencji oraz administracji Ministerstwa Rolnictwa i przerzucono tą odpowiedzialność na grupy. Dzisiaj wszczyna się różnego rodzaju postępowania, wydaje się decyzje o zwrocie tych środków, wydaje się decyzje wznowieniowe w zakresie już wydatkowanych środków i szuka się na siłę tych właśnie potwierdzenia tych zarzutów z audytów u tych grup. I wydaje mi się, że jak ktoś dwukrotnie zatwierdził jakąś kwotę, później sprawdził, czy została ona wydatkowana i ją wypłacił, no to chyba już no tak, to bo powinno zostać przecież faktury zostawione. Były przedstawiane i one nie były z powietrza i spis z natury też potwierdzał, tak, że to jest tak, zakupione. To jest zakupione, to do tej pory, panie redaktorze, cały czas służy. Ja specjalnie powiedziałem, że grupy są zbudowane przez sadowników. Gro tych środków tak naprawdę została wydatkowana na gospodarstwa tych członków. Ja zachęcam do tego, żeby urzędnicy agencji, może oni to już widzieli, ale chociażby urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa sprawdzili wyrywkowo co najmniej jedno gospodarstwo członka grupy, która cały czas istnieje, członka organizacji, która cały czas sprzedaje. Przecież tam jest olbrzymia ilość skrzyniopalet, tam również w gospodarstwach są powierzchnie przechowalnicze. Tam również kupowano wózki sadownicze, platformy do zbioru. Ten sprzęt u tych sadowników był na bardzo wysokim poziomie. I wszędzie nalepka dofinansowano z takiego projektu, prawda? I ten sprzęt cały czas działa, więc tych środków naprawdę nie zmarnowano. Panie prezesie, panowie, może tak... No, machina urzędnicza, ona potrafi być ślepa w tym sensie, że realizuje taką decyzję, jaka jest decyzja polityczna. No pytanie, czy one, te decyzje są na piśmie, czy też są to poruczenia ustne na zasadzie
mamy pieniądze, wynegocjowaliśmy, mamy krótki czas na ich wydatkowanie. Proszę rozdać, bo za chwilę będą wybory, rolnicy, grupy będą zadowolone, bo dostały pieniądze. Rozdać, tak? Szybko, tu sprawnie, szybko. No więc szybko rozdali, no ale potem ktoś przyszedł do, że tak powiem, do interesu i stwierdził, że za dobrze to wydali jednak. Za dobrze, szybko, ale za dobrze zorganizowali się. Trzeba to ukrócić. Panie prezesie, odbył pan pewną rozmowę w trzy pary oczu. Co z niej wynikało? Czyli nawiązuje pan redaktor do naszej jeszcze przed audycją rozmowy. Tak. Otóż, proszę państwa, jak zaczęły się te problemy właśnie wynikające z audytów komisji, te audyty rozpoczęły się bodajże jesienią 2010 roku. Był pierwszy audyt. To widząc, że sprawy zaczynają iść w złym dla nas kierunku, dwukrotnie byliśmy w Brukseli, w komisji i raz w czasie jednego z tych pobytów spotkaliśmy się z ówczesnym szefem komórki, która w komisji, w dyrekcji generalnej zajmującej się właśnie sprawami rolnictwa zajmuje się między innymi sektorem owoców warzyw. I usłyszeliśmy wówczas, że nie będziemy za ich pieniądze budować konkurencji dla nich. Oczywiście chodziło o państwa Europy Zachodniej. Myślę, że w tym jest duży problem, że taka sytuacja, którą mamy dzisiaj, ma miejsce, że nagle staliśmy się konkurencyjni dla producentów z innych krajów Europy Zachodniej. Panie prezesie, jaki to musi być, jaki to w ogóle tupet? No, żeby wspólnotowość polega na tym, że państwa składają się wspólnie na ten budżet unijny, każde tam według własnych możliwości, które zostały wcześniej wynegocjowane, umówili się na to i nagle jakiś urzędnik będzie tutaj sobie wypowiadał tego typu sprawy i stawiał się ponad szefów państw, które tworzą Unię Europejską, a my przecież składkę też płacimy. Właśnie przede wszystkim. I po to to polegało na tym, żeby wspomagać te słabsze kraje, aby wyrównać ten poziom, aby ta Unia była Unią tak naprawdę, a nie tylko mechanizmem gospodarczym, gdzie, że tak powiem, silniejszy zagryza słabszego. Tak jak powiedziałem, mamy wspólną organizację rynku owoców warzyw, czyli rozporządzenia, czyli prawo bezpośredniego stosowania we wszystkich państwach członkowskich. Więc należałoby oczekiwać, że to prawo tak dotyczy Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Niderlandów, jak i Polski, prawda? Otóż okazuje się, że niekoniecznie tak samo dotyczy w tym przypadku. I chyba to jest główny powód, dla którego pewne rzeczy się dzieją i działy, prawda? Bo to, o czym też mówił przed chwilą pan mecenas. Grupy producentów, dzisiaj już organizacje, jak to ja mówię od lat, mają pełne segregatory pozytywnych decyzji. Ktoś te decyzje wydał, podpisał i tak dalej. I teraz zaczyna się dziać, zaczynają się różne rzeczy. Zaczęło się od czegoś takiego dla mnie do dzisiaj niezrozumiałego i nikt mi tego nie wytłumaczył. Dlaczego od pewnego momentu agencja, mając kwoty w zatwierdzonych planach dochodzenia do uznania, zaczęła wypłacać pieniądze nie na podstawie kwot w zatwierdzonych planach, tylko na podstawie tego, co było na fakturach. Faktury były wystawiane przez dostawców towarów i usług. No tak się dziwnie składa w większości wywodzących się kapitałowo, prawda, nie z Polski. Więc de facto te pieniądze poszły do tych firm. Mówi się dzisiaj, grupy wzięły różne pejoratywne określenia, prawda, złodzieje, mafijny sektor, prawda, ogrodniczy.
Tylko że te pieniądze przeszły przez rachunki grup, ale poszły do tych firm, które były dostawcami towarów i usług, które w pewnym momencie, nie wiedzieć dlaczego, zaczęły wystawiać faktury na wyższe kwoty niż było, tak jak powiedziałem, w zatwierdzonych planach, a agencja zaczęła według tych kwot wypłacać. Czyli uznawała to. Czyli no bo ktoś, kto przyjął fakturę, uznał, że pełni, może przelać. No, oczywiście, w pełni to uznawała, wypłacała te kwoty. Natomiast teraz oskarża się grupy jako winne temu, że za dużo wydały na inwestycje i próbuje się te pieniądze odzyskiwać, no bo skutek był taki, te audyty, o których tutaj już mówiliśmy, doprowadziły do tego, że nie wskazano, że oto tutaj w tym miejscu ten podmiot dostał za dużo z takich a takich powodów, tylko co jest proste oczywiście, co jest trudne do udowodnienia w obie strony, wykazywano tak zwany błąd systemowy. A jeśli wykazuje się błąd systemowy, to wówczas no jest sankcja w postaci taka ryczałtowa. No od pięciu, tak powiem, błąd systemowy, podzielimy tę karę na wszystkich, no, jakbyś mniej więcej tak. To znaczy, nie na wszystkich. Zawiódł system, ale będą płacić ludzie. Nie. Obciążymy państwo członkowskie, bo przy błędzie systemowym 5 do 25% do uznania komisji kwot wydanych obciąża się państwo członkowskie. A państwo członkowskie zostało obciążone takimi karami za te rzekome błędy systemowe we wdrażaniu pomocy dla sektora owoców warzyw. Efektem tego jest to, że o te kwoty państwo otrzymuje mniej pieniędzy z Brukseli. A tak jak powiedziałem wcześniej, te pieniądze są z pierwszego filara, czyli z tego samego, co na przykład właśnie wypłaca się dopłaty bezpośrednie. Czyli mówimy potem, czyli że dopłaty bezpośrednie są mniejsze, no bo tu się nie dałoby negocjować, a one są mniejsze, bo płacimy kary. Nie. To nie tak. Te środki są potrącane, ale no, w ten czas budżet musi dopłacić. Jest jakby na takim sytuacji przymusowej, no bo dopłaty bezpośrednie w wysokości deklarowanej musi dopłacać z własnych pieniędzy. Dopłaty unijne są w jakiejś części z budżetu państwa. Tak, no i teraz no ja nie wiem, nie znam, jakie są negocjacje prowadzone, jakie ich wyniki między przedstawicielami naszej administracji, szczególnie Agencji Restrukturyzacji, być może również ministerstwa, komisją w tej sprawie, ale no, fakt jest faktem, że dzisiaj, że od pewnego czasu komisja i dzisiaj również no, oczekuje, że Agencja Restrukturyzacji odzyska te pieniądze od tych, którzy no, rzekomo je wzięli w nadmiarze, prawda? I stąd cały szereg działań agencji prowadzących do odzyskiwania tych pieniędzy. I no, to są pieniądze, które nie zostały wzięte przez jakiegokolwiek beneficjenta i położone, prawda, na rachunku bankowym, tylko to są pieniądze, którymi zapłacono za dostarczone towary i usługi. Czyli dzisiaj, jeżeli taki podmiot powinien zwracać, zdaniem agencji, no to równa się to często, że tego podmiotu w ciągu dosłownie kilku tygodni może nie być, ponieważ to, z czym ostatnio mamy do czynienia, polega między innymi na tym, że no, jest nakaz zwrotu w krótkim czasie wejście na rachunki bankowe i odzyskiwanie tych pieniędzy. Potem oczywiście można iść do sądu, ale no, najczęściej może być sytuacja, że już nie będzie miał kto iść do tego sądu. No tak, ale tutaj panie mecenasie jeszcze kwestia, czy to wyrównanie dopłat unijnych kosztem tych pieniędzy krajowych, no nie wiem, czy to zostało notyfikowane i uzgodnione z Komisją Europejską, bo może się okazać, że za 2 lata, za 3, a Bóg raczy wiedzieć kiedy, Komisja Europejska powie, ale zaraz, chwileczkę, wy tu macie niedozwoloną pomoc krajową, publiczną. I co wtedy będzie?
No ja bym tak daleko akurat nie szedł, bo ta pomoc nie jest niedozwolona, kiedy państwo tak naprawdę zobowiązało się do wypłaty tych dopłat bezpośrednich. Każdy z rolników, składając wniosek, taką dopłatę musi otrzymać w stosunku co do swojego areału. No i oby taka jeżeli mówimy o jednolitej była obszarowej. I została uznana też. Została uznana, ale to ma również wpływ na inne programy tak naprawdę pomocowe, również cały czas przecież realizowane przez grupy producentów. Są grupy producentów, które tak naprawdę są grupami modelowymi, to znaczy takimi, którymi możemy się chwalić na całym świecie, biorąc pod uwagę, jak ta współpraca u nich przebiega, które eksportują bardzo duże ilości towaru, które też sprzedają na rynku rodzimym bardzo duże ilości towaru. Te grupy w całym, jest ich około w tym momencie 20, cały czas biorą pieniądze z tak zwanych programów operacyjnych. Tak naprawdę te pieniądze są również finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji, czyli z tego funduszu, który zasila dopłaty bezpośrednie, pomoc wcześniej dla grup producentów oraz teraz również na programy operacyjne. Czyli z pierwszego filara, czyli jednego z najważniejszych funduszów rolnych całej Unii Europejskiej. One dzisiaj tak samo mają bardzo duże problemy z pozyskiwaniem tych środków, pomimo tego, że dość modelowo składają wnioski oraz realizują inwestycje, ponieważ agencja chce ograniczyć jak najmniejszą jakby ilość realizowanych programów i wydatkowania tych środków, bo one tak jak również pieniądze na dopłaty bezpośrednie są potrącane. Więc budżet po prostu wszelkimi środkami administracyjnymi broni się przed tym, żeby wypłacać te pieniądze, bo one dalej będą też szły z budżetu krajowego. Więc dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że na przykład limit tej pomocy, który wynosi 50% na zrealizowane inwestycje, jeszcze kilka lat temu był to 60%, on jest uzależniony od stopnia zorganizowania rynku. Dochodzi do takiej sytuacji, że agencja dzisiaj w sposób błędny, co potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, oblicza stopień zorganizowania rynku w Polsce po to, żeby ograniczyć właśnie ten limit. Wydaje mi się, ja zaryzykuję taką tezę, że jest to działanie specjalne, no bo jeżeli wyrok NSA w jednej ze spraw, oczywiście on nie dotyczy wszystkich jakby spraw, ale w jednej ze spraw wskazuje nam, że w sposób błędny interpretujecie przepisy, droga agencjo, no to wydaje się, że w procedurach powinno zostać to naprawione. Dalej ten stopień zorganizowania, pomimo tego, że znika coraz większa liczba grup. Pozostało nam ich teraz około 180, a zaczynaliśmy od liczby 300 w roku 2017. On nam cały czas rośnie albo jest cały czas na takim samym poziomie. No przecież matematyka w tym zakresie nie jest nieubłagana. Nie jesteśmy w stanie zmanipulować samych liczb, a jednak to się w jakikolwiek sposób dzieje. Nawiązując jeszcze do tego, co powiedział pan prezes. Panie redaktorze, no, same wykreślenie grup z rejestru to też nie oznacza, że jakby te grupy nie działają, bądź też nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje z tą infrastrukturą, ale ona dalej jest wykorzystywana. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu robi się wszystko, żeby tak naprawdę zniszczyć te podmioty. To znaczy po to, żeby one albo upadły i ja cały czas będę to powtarzał, zniknęły po prostu z rynku. Kto w takim razie tą infrastrukturę, te wielkie magazyny owoców i warzyw, które w Polsce powstały w zagłębiach warzywno-owocowych, bo tam jest ich najwięcej, kto tak naprawdę ma przejąć? Kto ma obsługiwać nasz polski handel? Dlatego ja gorąco apeluję przede wszystkim do Ministerstwa Rolnictwa, żeby te grupy, które są jednak dość modelowym przykładem tego systemu pomocowego, otrzymały wsparcie albo po prostu zostały pozostawione w spokoju. Dlaczego? Bo dzisiaj sytuacja już tak naprawdę musimy bić na alarm. Ona się już tak naprawdę wyjęła spod kontroli, wydaje mi się, również samego Ministerstwa Rolnictwa. Dlaczego? Dzisiaj, tak jak wspomniał pan prezes, wydawane są decyzje o zwrotach środków. Jeżeli ktoś, którakolwiek grupa,
która tak naprawdę dzisiaj jeszcze spłaca kredyty i jej marża w zakresie sprzedaży owoców jest tak naprawdę minimalna, ponieważ grupy powstały po to, żeby przede wszystkim zarabiali sadownicy oraz ogrodnicy, a nie sama grupa jako spółka. Z dnia na dzień po wydanej decyzji agencji ma oddać około 3 milionów złotych i w ciągu 2 tygodni zapuka do niej komornik skarbowy, czyli urząd skarbowy, najpierw oczywiście wcześniej zajmując konta, to ona z dnia na dzień zaprzestaje prowadzić działalności. Ona z dnia na dzień musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. I ta infrastruktura w całości będzie licytowana, wyprzedawana. Nie wiem, podmioty zachodnie zaczną po prostu wchodzić do Polski i też, czy też z innych krajów. No, handlować już polskimi produktami rolnymi. Zagranicznych tak zwanych naszych partnerów. Chyba, że państwo ma zamiar, bo takie głosy też się oczywiście słyszy, ma zamiar przejmować tą infrastrukturę i też prowadzić handel owocami. Ja sobie tego nie wyobrażam, w jaki sposób polskie państwo, czyli Ministerstwo Rolnictwa, czy też spółki Skarbu Państwa mają zamiar chociażby eksportować polskie jabłko. Nie wiem, minister będzie podpisywał urzędową cenę pietruszki na dziś. To jest bardzo trudna branża, na tym się trzeba znać i w tej branży trzeba być latami, żeby sobie w jakikolwiek sposób wydreptać ścieżki do sprzedaży tych produktów. Zaprośmy naszych Więc widzów do apelujmy o to, żeby tak naprawdę ministerstwo po prostu rozpoczęło działania, współpracy, a co najmniej dialogu z tymi podmiotami, bo dzisiaj one cały czas jeszcze stabilizują rynek. Akurat mówię o jabłku, bo tam jest największy kryzys. One cały czas jeszcze stabilizują rynek owoców w Polsce. Grupy przede wszystkim. Eksport to przede wszystkim grupy. Naszej audycji. Zapraszamy Państwa do telefonowania. Numery telefonów będą wyświetlone na Państwa ekranach. Ja również je odczytam. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południa naszej ojczyzny 56 657 0012, dla zagranicy również dwa numery telefonów 56 657 0013 lub z końcówką 14 oraz dla widzów posiadaczy telefonów sieci w naszej rodzinie również dwa numery telefonów 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszam serdecznie. Panie prezesie, no to kto jest tam, czy, może inaczej, czy jest to, co się dzieje w pana opinii, jakimś takim po prostu no, potknięciem się, czy też jest to celowe? Czy też na skutek nacisków? No jak pan to? Nie oskarżamy nikogo, ale mówimy, jak to pan doktorze, odczuwa. No. Ja nie potrafię dzisiaj powiedzieć, oskarżam kogoś z imienia i nazwiska, bo to się nie tak dzieje i chyba nie o to chodzi. Ja może powiem coś innego. Jedna z moich znajomych, no dużo młodsza ode mnie osoba, była na takim stażu pracowniczym w jednej z placówek naukowych w Niderlandach. I ona powiedziała mi rzecz taką. Panie prezesie, Holendrzy to wykorzystując również swoje placówki naukowe, przygotowują strategię na 60-70 lat do przodu i tam określają, no, jak oni mają się zachować, jeżeli sytuacja będzie tak czy inaczej się kształtowała. No, przytaczając to, chcę powiedzieć, że chyba no pewne rzeczy przez kapitał międzynarodowy, przez no różnych innych może również decydentów są kreślone poza nami z dużym wyprzedzeniem i chyba do pewnego stopnia Polska na tej mapie interesów jest jakimś tam mniejszym czy większym pionkiem, gdzie określa się, jak ma wyglądać zachowanie nasze docelowo, co się tu ma wydarzyć, kto ma z czego czerpać korzyści, prawda? Więc no to dotyczy nie tylko naszego kraju, ale chyba jest to taki troszkę już coraz bardziej system obejmujący świat. Więc... No ale tutaj, panie prezesie, no przecież nie jesteśmy jako państwo wielkości, nie wiem, Liechtensteinu, tylko jesteśmy potężnym państwem w Europie, chociażby obszarowo czy ludnościowo, no i no, że tak powiem, lasy i trawy nie porastają naszego państwa, tak? Zgoda. Mamy też i uniwersytety, i wszystko inne.
I nie jesteśmy też dzikim zachodem, gdzie tylko niezorganizowane, słabo uzbrojone jakieś plemiona Indian są i teraz ten kapitał międzynarodowy, kto pierwszy tam, gdzie podbije jakie ziemie, to je ma. Tylko my mamy tutaj w Polsce nasz polski rząd, bez względu na to, jaka partia polityczna. No bo to już jest inna sprawa. No ale to co pan mówi, to jak? To tak sobie hasają tutaj to znaczy, kto co chce? Jak? Znaczy, no ja nie wiem, nigdy nie byłem elementem rządu. Natomiast obserwuję od tych 30 lat, zajmując się tą tematyką, co się dzieje i powiem, no w różny sposób, ale podobną linię polityczną realizuje każdy z kolejnych rządów. Oczywiście raz ta narracja, czy jakieś wsparcie wygląda tak, raz troszkę może inaczej, no to jest również... To jest normalne, natomiast jakby ten ogólny przyjęty kierunek, wydaje mi się, jest cały czas realizowany. Natomiast no, ma rację pan redaktor, mówiąc, że nie jesteśmy Liechtensteinem, bo jeśli chodzi na przykład o sektor owoców warzyw, jesteśmy trzecim producentem w Europie po Hiszpanii i Włoszech, więc jest to majątek, jest to potężny majątek, jest to coś, co powinniśmy wykorzystać dla naszego rozwoju. Natomiast no, można powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że przez te lata no, dzieje się inaczej. No weźmy chociażby przetwórstwo owocowo-warzywne. Kto zajmuje się tym przetwórstwem? Pytanie, jak długo jeszcze my będziemy zajmować się świeżym rynkiem, bo wydaje mi się, że już najbliższe lata mogą przynieść też dosyć istotne zmiany w tym zakresie, że będziemy no, producentami, owszem, będziemy, bo nikt nie przewiduje zaprzestania produkcji na polskich ziemiach, produkcji warzyw, produkcji owoców. Natomiast no, otwartym pozostaje pytanie, kto będzie organizował handel, kto będzie korzystał z tego. No inaczej będziemy tylko poławiaczami pereł i pozyskiwaczami kauczuku. Tak, odbierzmy no połączenie telefoniczne. Kto jest z nami? Skąd? Halo? Halo, halo, prosimy. Prosimy, kto z nami jest na antenie? Halo? Halo, halo. Ja jeszcze raz. Prosimy. Jest pan na antenie. Kto do nas się dodzwonił i skąd? Prosimy. Dobrze. Halo? No, jestem. No, my też pana już słyszymy. Jest pan na antenie. Prosimy. No, moje imię Ryszard Zamojskiego. Proszę, panie Ryszardzie. No ja mam taką prośbę, bo jestem na rencie rodzinnej i powiem tak, dlaczego nie mogę mieć pełnej renty ze względu, że mam gospodarstwo, a zmarła mi żona. Tylko mam 200 zł i jak ja się mam utrzymać? A jeśli by była żona na KRUS-ie, na ZUS-ie, to bym miał pełną rentę i miał gospodarstwo. Jak są rolnicy w ten sposób traktowani, że pracownik ZUS-owski ma rentę i ma gospodarstwo, a pracownik, który przepracował 25 lat, ja mam 61 lat, no i po prostu... No nie mogę mieć, bo mam gospodarstwo i jestem też chory i nie mam na kogo ziemi zdać. No i chciałbym to jakieś wyjaśnienie, no. Cześć Boże, no. Cześć Boże. Panie Ryszardzie, no to nie temat naszego dzisiejszego programu, ale odnotowujemy, bo te głosy odnośnie tego, że rolnicy są no po prostu, no... strasznie traktowani przez ten system ZUS i KRUS. No, no to po prostu jest, to woła o pomstę i nie wiem dlaczego tak długo to jeszcze trwa. Pomimo tylu wizyt tutaj prezesów tychże instytucji, no ale no, tak, no, o programach dużo mówią, o ludziach, o telefony same za siebie mówią. Panie prezesie no, i panie mecenasie, bo tak, to co pan powiedział, audyt unijny zarzuca agencji nieprawidłowości i nie wspomina, że są to nieprawidłowości po stronie tych grup.
tylko agencji. A agencja, skąd ona sobie, że tak powiem, na jakiej podstawie prawnej, czy że tak powiem, szuka tego w grupach, kiedy już uznała przecież wcześniej te... To jest bardzo dobre pytanie, bo ja takiej podstawy prawnej nie widzę. Jeszcze pamiętam... Ciekawe, czy pan komornik będzie widział. No mając on się zastanowi nad decyzje, tym, co on oczywiście, robi. Tak jak wspomniał pan prezes, te decyzje są skarżone do sądu. My liczymy na to, może taką tezę założę. Gdyby nie sądy administracyjne, panie redaktorze, dzisiaj tych podmiotów by już nie było. Nie było, tak. Agencja przegrywa w sądach, żeby tutaj nie być, nie naginać tych liczb, około 50% spraw, jeżeli chodzi o ten system pomocowy. Czyli co druga decyzja jest wydawana błędnie, bądź też bez podstawy prawnej. Czyli oni powinni, być zwolnieni za samo robienie zamieszania. Z samej tak bazy orzeczniczej sądów administracyjnych to są około 103 orzeczenia przegrane, wyroki, które zostały, spraw, których agencja przegrała. Różnych, dotyczących stwierdzenia nieważności wstępnego uznania, dotyczących wznowienia postępowań w zakresie już wypłaconych środków, ponieważ wzruszana jest tak naprawdę praktycznie każda decyzja tym podmiotom. To, panie mecenasie, no dobrze, no całe szczęście o tym trójpodziale władzy praw, i dobrze, że te sądy, że tak powiem, stoją przynajmniej w tej materii po stronie litery prawa. No, ale jeśli sądy stwierdziły, że nie ma do tego podstawy prawnej. Ale jeśli urzędnicy agencji tak robią, to muszą mieć w tej materii przykaz z góry. Pytanie, czy on jest pisemny, czy ustny i kto go wydaje, spróbujemy się tego dowiedzieć, ale odbierzmy najpierw połączenie telefoniczne. Prosimy, kto jest z nami? Halo? Rysiek, halo. Tak, witamy. Jest pan na antenie, szczęść Boże. Jeszcze raz pana imię bym chciał usłyszeć. Słucham tego, ja nie znam tego problemu, ale wydaje mi się, że te sprawy powinien prokurator przejrzeć, prokuratorzy, bo to jest kilka spraw, więcej, może kilkanaście, kilkadziesiąt. I znaleźć te pieniądze, gdzie, dokąd te pieniądze trafiły, do kogo. I pomić to do kłębka i znaleźliby winnych. To jest jedna sprawa, a mi chodzi o co innego. Są firmy w Polsce prywatne, które działają na jakimś określonym terenie, w swoim zakresie, mają jakąś tam niedużą ilość pieniędzy na prowadzenie tego, na rozwój tego. Państwo mogłoby na przykład wystąpić w postaci udziałowca, bo proszę bardzo, pan ma taką firmę, my panu dokładamy na przykład 49% czy 51%, to zależy, czy państwo by chciało mieć większość udziału, czy ten 49%, a pan tę firmę poszerzy swoją działalność. Polska będzie miała wtedy produkcję większą, może nawet na eksport. Pan będzie miał dochody zwiększone. Z tych zysków państwo będzie miało dochody i z podatków. Byłby wykwyt i ostatnio. Na przykład są producenci, którzy produkują samoloty, tylko on wyprodukuje jeden samolot, dwa samoloty na rok. A państwo mogłoby na przykład dołożyć jakąś tam część, być tylko udziałowcem i wyprodukowaliby 10 tych samolotów czy 20, albo na przykład drony ktoś produkuje. Państwo by dołożyło swoje pieniądze, właściciel by powiększył produkcję, swoje możliwości produkcyjne. Na tym znów by zyskało, tak jak poprzednio, i państwo, i producent, i zatrudnieni robotnicy. Wszyscy by na tym zyskali. Taki jest mój pomysł. Dziękujemy, tak zresztą panie było robione. Dziękujemy, panie Ryszardzie. No, pomysł jak pomysł, widzowie też ocenią. To partnerstwo publiczno-prywatne to bardzo często potem się... Tak. No, różnie kończy. Różnie kończy i pewne podejrzenia później są. No, ale gdyby te instytucje naszego państwa działały właśnie tak bardzo przejrzyście, bardzo dobrze, i, no to nie widziałbym wtedy w tym problemu. No ale tutaj, że tak powiem, zawsze się okaże, że gdzieś tam nawet i przypadkiem jakiś pociotek ministra ma w tej spółce udziały i wtedy dopiero problem. Przerwałem wątek, proszę bardzo. Chyba rozmawialiśmy o genezie dotyczącej tych audytów, tak?
Powiem szczerze, postawił pan redaktor takie pytanie, kto jest temu winny. Myślę, że winnego z imienia i nazwiska, ja się przychylę do tezy pana prezesa, na pewno nie znajdziemy. Wydaje mi się, że Ministerstwo Rolnictwa nieco zagubiło się w tym temacie. Dlaczego? Bo jakby bezrefleksyjnie zaczęło przyjmować jednak tezy Komisji Europejskiej, to jeszcze za czasów poprzednich rządów. Właśnie to jest ta zmora naszego państwa, że mamy jak nie zmiany rządów, to zmiany ministrów. No i ja się nie dziwię, przychodzi kolejny minister, no właśnie, zanim on się w tym wszystkim rozezna, to przecież to ludzie. Tak. To tak. I ci ministrowie muszą otrzymywać informacje bezpośrednio od samych urzędników. Powiedzmy sobie szczerze. A ci co mają mu powiedzieć? Zawiniliśmy, panie ministrze, proszę nas zwolnić. No to jakby pozostawiam otwarte to pytanie. I wydaje mi się, że to po prostu sama machina urzędnicza skierowała całość tej odpowiedzialności i te gromy, które się dzisiaj ciskają na właśnie na grupy producentów. I to uważam, jak to jest odbierane w branży również, powiedzmy, czyli z punktu widzenia środowiska tych grup producentów. Oni przede wszystkim jest zdumienie. Olbrzymie zdumienie, że cały czas muszą mieć problemy z agencją i że muszą cały czas bronić ich sądy. Również z drugiej strony zdziwienie, a na samym końcu złość. Ponieważ oni dzień w dzień, proszę mi wierzyć, próbują cały czas pchać ten wózek i oni są właśnie koniem pociągowym. No przecież myślę, że pan prezes się ze mną zgodzi. Nie rolnicy i nie... Oni są koniem pociągowym z polskiego sektora owocowo-warzy. Tym bardziej, że to nie rolnicy i nie grupy producenckie są dla agencji, tylko to agencja jest dla nich. No i teraz ta instytucja zaufania publicznego, która ma ten grosz dzielić, aby było dobrze, nagle okazuje się, że napina łuk i strzela. No, tak to. I to zniechęca z drugiej strony, no bo te głosy przecież się rozszerzają na całe środowisko, na całą branżę. To zniechęca z drugiej strony do jakiegokolwiek wspólnego, zbiorowego działania. To zniechęca, bo tą złość odczuwają nie tylko prezesi grup i ludzie zarządzający grupami, ale również zwykli sadownicy. Oni chcą odchodzić od grup dzisiaj. Nie tylko ze względu na trudną sytuację na rynku. Proszę mi wierzyć, grupa producentów ma dużo wyższe koszty niż każda inna firma, również handlowa. Grupa producentów płaci podatki, grupa producentów zatrudnia dziesiątki osób do obsługi przecież logistycznej tego całego przedsięwzięcia. Dlatego to są podmioty, które powinny być promowane, bo one są skontrolowane i one są zorganizowane na tym rynku. Dla państwa są po prostu idealnymi, że tak powiem, partnerami do tego, żeby ten rynek stabilizować. I również w tym zakresie, że pojawiają się jakieś pomysły, tak jak miało to miejsce kilka lat temu do takiego interwencyjnego skupu, quasi-interwencyjnego skupu jabłka, bo znowu... Tak, opowiadaliśmy o tym w poprzednim programie. Tak, prawda, no. Znaczy robiono to przez jakąś spółkę, kiedy to powinny po prostu robić grupy. Państwo nie musi wydawać swoich środków, wystarczy, że zadba o te podmioty po to, żeby oni na dzień dzisiejszy nie musi wydawać swoich środków, bo oni całą infrastrukturę mają możliwości zbytu, mają możliwości zakupu tego towaru. Oczywiście są różne grupy i dlatego ja nie mam zamiaru bronić jakby całej branży grup owocowo-warzywnych. No, ja mówię o tych, których jest większość, zawsze znajdzie się czarna owca. Ja mówię o tej większości, bo to jest naprawdę większość tych podmiotów powstałych przecież przez sadowników. Praktycznie każdy dzisiaj z prezes, ja ich nazywam modelowymi grupami, bo one pięknie jakby wypełniały całe założenia tego systemu. Każdy prezes takiej grupy jest również sadownikiem, więc on doskonale wie, jak wygląda praca w sadzie i on doskonale wie, jak wygląda problem ze sprzedażą później jabłka, które przecież z takim trudem zostało wyhodowane. Nie tylko jabłka, również warzyw, też w niektórych sektorach produkcji ogrodniczej też widać kryzysy. Prawda? Odbierzmy połączenie telefoniczne. Kto z nami jest? Skąd? Halo? Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witam bardzo serdecznie pana Adama i gości w studiu. Kłania się urodzona rolniczka z krwi i kości Danuta z okolic Sanoka. Prosimy, pani Danuto. Panie redaktorze, ponieważ jest w studiu pan prawnik, ja chciałam, pozwolę sobie zadać takie pytanie. Czy to jest zgodne z prawem, że
jeżeli rolnik przestaje dawać mleko do mleczarni, taka jest smutna sytuacja mlekowicie w Sanoku. Mlekowita nie wypłaca udziału rolnikom. Każą czekać od 3 do 5 lat, a ci, którzy są mniejszymi dostawcami, w ogóle nie mogą dostać zwrotu udziałów. Ja nie mam się do kogo z tym zwrócić i po prostu dyrekcja bez wiedzy rolników na walnym zebraniu tak sobie ustalili, że udziały dopiero będą wypłacać po 3 czy po 5 latach. Ja jestem po prostu tym zbulwersowana. Pani Danuto, proponuję tutaj, bo tak, tej kwestii my tutaj nie rozstrzygniemy. To jest to, co pani przekazuje. My nie mamy możliwości skontaktowania się teraz z tą mleczarnią, z tymi przedstawicielami. Więc ja proponuję, aby pani zostawiła numer telefonu do naszego pana, który panią z nami połączył. I po programie pan prezes z panią się skontaktuje. Mam nadzieję, zawsze na naszych gości możemy liczyć. Może coś z tego wyjdzie. Więc to dziękuję pani Danu, to w ten sposób rozwiążemy sprawę, dobrze? Bardzo. Dobrze. Wracając do naszej rozmowy. Okazuje się, że, bo pan już o tym mówił, panie mecenasie, to już nie tylko, że próbuje się zrobić z tych grup producentów czarne owce, ale również to, co pan wspomniał, a więc obecnie z niezrozumiałych względów agencja również powoduje to, żeby nie wypłacać unijnych pieniędzy na programy operacyjne. Rozwikłajmy również to, tak, bo już pan o tym mówił, ale czym to skutkuje? Ja rozumiem. Panie redaktorze, może bezpośrednio to, co usłyszałem od urzędników z oddziału regionalnego, czyli tych, którzy są jakby na pierwszej linii. Ja bym nie powiedział walki jednak cały czas, bo jednak chciałbym w sercu, że oni nie mają zamiaru jednak walczyć z tymi podmiotami. Chciałbym, żeby tak było. A może walczą o pokój poprzez wojnę? Natomiast grupy są na cenzurowanym. Taką otrzymałem odpowiedź i na pewno będą miały dalej problemy. Więc u kogo tak naprawdę są na cenzurowanym? Jest to naprawdę bardzo niezrozumiałe. Niezrozumiałe jest również to, dlaczego robi się to na siłę. To znaczy, są dziesiątki spraw, takich samych, które agencja wszystkie przegrywa, a dalej wydaje takie same decyzje. Są dziesiątki spraw, których agencja, jeżeli wygrywa, to tylko niewielką ilość, dalej są wydawane takie same decyzje. Czyli idzie to według jakiegoś pewnego schematu i z drugiej strony w ramach programów operacyjnych, czyli tego, co dalej, tych środków, które z systemu, który cały czas trwa, czyli z tych środków, które cały czas są wypłacane dla organizacji producentów, próbuje się jakby wstrzymać jakiekolwiek płatności, wymyślając różnego rodzaju absurdalne rzeczy. Ja już tutaj wspomniałem o tym limicie 50-60%, ale na przykład każe się udowadniać, że dane urządzenie będzie wypełniało parametry dotyczące ochrony środowiska już po wypłaceniu środków, czy też 2 lata później, czy też już po złożonym jakby wniosku o wypłatę tych środków, pomimo że jest złożona decyzja środowiskowa wydana przez odpowiedniego starostę. Czyli dzisiaj agencja jakby, decyzja środowiskowa jest wydawana jakby przed samą inwestycją. Agencja nakazuje udowadniać, że to, co jest napisane w tej decyzji środowiskowej, wydane przecież przez organ samorządowy, czyli niezależny w ramach tej całej inwestycji, nakazuje udowadniać, że dany opryskiwacz, chociażby opryskiwacz, będzie wypełniał parametry te, które założyliśmy w programie operacyjnym. Czasami on nie wypełnia tych parametrów, dlatego że założenie jest takie, żeby on wypełniał. To znaczy, jeżeli jest oszczędność wody, miałaby być na przykład na poziomie 15%, ale on oszczędza tylko 10%. Dlaczego? No bo sadownik jakby też nie do końca umie się nim posługiwać, bo założenia producenta nie zawsze są jakby zgodne z rzeczywistością. No to samo dotyczy samochodów. No, założenia producenta, że samochód będzie palił tyle, a to, co jest w praktyce, po prostu się nie sprawdza.
Więc tak, i na tej podstawie nie są wypłacane środki. Gdzie jest tam 220 na godzinę, ale nie ma takich dróg, żeby po nich jechać i wymagać, że ten samochód nie będzie jechał więcej jak 120. Dokładnie. Są różne warunki atmosferyczne, kiedy prowadzi się zabiegi. No jest tysiące czynników, które na to wpływa. Nie tysiące, dziesiątki czynników, które na to wpływają. Agencja dzisiaj każe to udowadniać na etapie złożenia wniosku o pieniądze, kiedy panie już prezesie, kupiliśmy 30 lat pan się zajmuje tym tematem. Więc to widać, panie redaktorze, że jest to robione na siłę. No tak, bo... i celowo. Panie prezesie, no 30 lat pan siedzi w tym temacie. Już nie jednego ministra pan tutaj, że tak powiem, przeżył. Nie jeden rząd, nie jedną komisję rolnictwa. No i to... Jakie ma pan tutaj w związku z tym przeczucia, że o co tu chodzi, żeby te pieniądze zaoszczędzić na później, żeby były, czy o co tu chodzi? Panie redaktorze, jeśli chodzi o programy operacyjne, to nic my nie zaoszczędzamy, dlatego że dopłata ta unijna, ta do funduszu ze środków publicznych jest wyłącznie z pieniędzy unijnych. Także jako budżet nic nie zaoszczędzamy, natomiast nie korzystamy z pieniędzy unijnych na wsparcie naszych organizacji. Może tak dla wyjaśnienia, bo mówimy tutaj program operacyjny, fundusz operacyjny. W całym systemie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw uznane organizacje mogą realizować programy operacyjne. Czyli szereg działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych służących rozwojowi samej organizacji, ale również te działania mogą być realizowane w gospodarstwach członków. Czyli jest to wspólnie rozwój gospodarstwa członka, produkcji tam, prawda, jej jakości i tak dalej, i organizacji. I te działania wynikają z dokumentu, jakim jest strategia na rzecz programów operacyjnych, opracowywana, zatwierdzana, prawda, i żeby finansować zadania, które są właśnie w programie operacyjnym, organizacja tworzy fundusz operacyjny. Ten fundusz operacyjny składa się z tego, co wpłacą członkowie, ewentualnie również częściowo organizacja, i z pomocy unijnej. Ta pomoc unijna wynosi tyle, ile wpłacą członkowie w tym zasadniczym ujęciu. Natomiast to, o czym tu pan mecenas mówił, jeżeli zorganizowanie jest poniżej 20% w danym państwie, państwo to korzysta z podwyższonego udziału pieniędzy unijnych w wysokości 60%, więc jest 40-60, przy czym to, co wpłacają członkowie i organizacja, nie może stanowić więcej niż 4,1 wartości produkcji sprzedanej, oczywiście przez organizację wyprodukowanych w gospodarstwach członków. Więc to jest taka konstrukcja. I teraz, jeżeli nasze organizacje nie realizują programów operacyjnych, no to się nie rozwijają. Się nie rozwijają, no bo nie korzystają z tej możliwości. Belgia, Francja, Włochy. Tam 80 do 100% organizacji realizuje programy operacyjne. Tam co roku duże pieniądze właśnie trafiają na rozwój samych organizacji i gospodarstw. Biorąc pod uwagę stopień zorganizowania w tych krajach, no możemy powiedzieć, że do większości producentów owoców, warzyw w jakiejś formie ta pomoc systematycznie trafia. Jeżeli u nas prowadzone są działania, bo grupy są na cenzurowanym, jak tu pan mecenas przed chwilą zacytował wypowiedź, rozumiem, pracownika czy pracownicy agencji, to mamy sytuację taką, że służy to wyłącznie jednemu. Temu, żeby pogarszać naszą konkurencyjność. No wie pan co, komu nawet nie trzeba zamykać tej grupy, tych grup. Wystarczy zrobić atmosferę. Oczywiście. I już nikt nie chce współpracować z taką grupą. Atmosfera jest zrobiona, oczywiście, i tę atmosferę robią wszyscy, łącznie tutaj może też o tym mniej mówimy, ale no, masa producentów niezorganizowanych no, również tworzy bardzo niekorzystną atmosferę wokół grup. Tymczasem grupy nie powstały i nigdzie na świecie
spółdzielnie czy grupy w innej formie prawnej nie powstają po to, żeby zbawiać świat. One mają służyć swoim członkom. I ocenianie przez ogół sadowników, przez ogół producentów tego, jak robić, zachowuje się grupa, nie jest ich kompetencją. Natomiast też to, że oni handlują dzisiaj, no tak, handlują z tymi grupami częściowo, ale nie muszą. Nie muszą, jeżeli dochodzą do wniosku, że ktoś tam te ich jabłka źle sortuje, no to mogą pójść tam, gdzie sortują dobrze. No właśnie, otóż to, zdaniem, panowie, no. Ja proponuję może takie coś, bo skoro tak przegrywa ta agencja te poszczególne sprawy, to może w którymś z programów spotkamy się tutaj z tymi, którzy wygrali tego typu procesy i przedstawimy, jaka to konkretnie agencja, jaki oddział, że tak powiem, zakwestionował, a potem jaki sąd. Redaktorze, tak powiem, wystarczy, to... że losowo wybierzemy co najmniej jedną grupę. No i pokażemy tutaj działanie naszych polskich urzędników na tym przykładzie. Bardzo zastanawiające jest to, że tyle tych uroczystości, tyle tych odsłaniania tablic, upamiętniania i tam są chętnie wszyscy politycy różnych opcji politycznych, ale jak przychodzi do konkretnych problemów, to ich nie ma. Najczęściej nawet nie wiedzą, co się dzieje, bez względu, czy to jest koalicja, czy opozycja, czy opozycja w opozycji, jakby tego nie nazwał. Liczymy, że każdy człowiek, który zasiada w parlamencie, jest od tego, aby dbać o to dobro wspólne nas wszystkich. Dziękuję panom za udział w naszym programie. Państwu dziękuję również za uwagę. Był to program Wieś to też Polska. Życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.